Witam serdecznie w kolejnym filmie. Jakiś czas temu, przeglądając chińskie internety, natrafiłem na ofertę sprzedaży takiego oto wyświetlacza, a że był on dostępny za ułamek tej ceny, którą teraz widzicie na filmie. Także skusiłem się, kupiłem, no i dzisiaj pokażę Wam, jak coś takiego działa. A więc wyświetlacz kupiłem za pośrednictwem portalu Temu i jego cena wyjściowa to było wtedy 188 zł i 10 groszy. Przy czym jako nowy użytkownik tego portalu dostałem jakiś tam duży rabat, dzięki któremu za wyświetlacz miałem zapłacić 22 zł i 14 groszy. Natomiast ze względu na fakt, że przesyłka nieco się opóźniła, miała dojść do mnie 24 listopada, czyli z tego co pamiętam w piątek, a przyszła 27 zdaje się i był to poniedziałek, także przez weekend ona do mnie nie dotarła, leżała sobie gdzieś na poczcie, to portal ten w ramach rekompensaty postanowił przyznać mi 20 zł kredytów na moje konto na następne zakupy. Także finalnie za całe zamówienie zapłaciłem jakieś 2 zł wraz z kosztami przesyłki, a więc bardzo atrakcyjna cena to była. Aż nie chciało mi się wierzyć, że w takiej cenie można cokolwiek sensownego kupić. Myślałem, że to jakiś wałek, nie znałem wcześniej tego portalu, nie wiedziałem co to w ogóle jest. No ale tak zaryzykowałem, kupiłem. No i jak się okazało, paczuszka do mnie dotarła. W środku, wewnątrz paczki znalazłem wyświetlacz, przewód podłączeniowy, narzędzie, którym można się posłużyć, chcąc poupychać gdzieś, pochować kabelki. Klucz impulsowy do regulacji stopki, przy użyciu której montujemy sobie wyświetlacz gdzieś na desce rozdzielczej, oraz dwie taśmy dwustronne, samoprzylepne, które również pomogą w montażu owego wyświetlacza. Jest również instrukcja obsługi w języku angielskim. No i tak, urządzenie załącza nam się po uruchomieniu silnika w samochodzie, oczywiście gdy jest podłączone do złącza OBD. No i po chwili ukazują nam się wskaźniki. Także w lewej części mamy informację o aktualnej prędkości pojazdu, przy czym tą prędkość wyświetlacz może pobierać z systemu OBD2 pojazdu lub za pośrednictwem sygnału GPS. Mamy tutaj również obrotomierz, a po prawej stronie wskaźniki, które możemy sobie edytować przy użyciu oczywiście górnych klawiszy funkcyjnych. Także na górnym wskaźniku możemy sobie ustawić aktualną wysokość nad poziomem morza. Przejdę tam jeszcze raz. Temperaturę oleju, obroty, temperaturę cieczy chłodzącej, napięcie ładowania, informacja o aktualnym zużyciu paliwa, ciśnienie do ładowania, pokonany dystans, no i czas, ilość satelit, z którymi aktualnie wyświetlacz ma kontakt. Na środkowym wskaźniku również mamy do wyboru dystans, czas od włączenia satelity, wysokość nad poziomem morza, no, temperatura. Także w każdy z tych wskaźników można sobie tutaj powtórzyć. Można poustawiać to tak, jak komuś pasuje, czyli na przykład temperaturę cieczy chłodzącej, temperaturę oleju i na przykład ciśnienie do ładowania. Mamy również do wyboru kilka motywów. Także zmieniamy motywy przyciskając guzik OK. Tutaj nieco inna wersja kolorystyczna oraz mamy tutaj akurat cztery wskaźniki po prawej stronie. Mamy możliwość również zmierzenia przyspieszenia pojazdu, jak i wykonania testu długości drogi hamowania. Po dłuższym przytrzymaniu przycisku OK mamy możliwość wejścia w ustawienia wyświetlacza i zmiany pewnych parametrów. Mamy też funkcję komputera pokładowego, tak, że tutaj sobie można wszystko dostosować, tak by pokazywał wyświetlacz jak najbardziej dokładne dane.
Jeśli chodzi o ustawienie zegarka, który znajduje się tutaj w dolnej części, to ustawiamy sobie tutaj strefę czasową, w której się znajdujemy. Następnie wyświetlacz, gdy tylko dostanie sygnał GPS, to na podstawie tego sygnału zaprogramuje nam zegarek. Tego typu wyświetlacze działają z większością modeli samochodów wyprodukowanych, a właściwie wprowadzonych do produkcji po 2004 roku. Samochodów, które mają złącze OBD2 i magistralę CAN. Także za pośrednictwem tej właśnie magistrali CAN wyświetlacz pobiera sobie informacje z pojazdu i wyświetla nam je na ekranie. A więc urządzenie małe, ładne, zgrabne i przydatne. Natomiast fajnie wygląda, gdy mam je tutaj na stole. Natomiast po zamontowaniu w samochodzie, tak zajeżdża troszkę wieś tuningiem. Także nie każdemu musi się podobać. Mi osobiście to nie pasuje w żaden sposób do stylistyki wnętrza pojazdu. Natomiast wiem, że są wśród Was osoby, którym to coś takiego się podoba. Urządzenie na pewno jest przydatne, szczególnie w przypadku osób, które nie mają w swoim samochodzie wskaźnika temperatury silnika. Także to urządzenie rozwiązuje taki problem. Na szczęście, jeśli chodzi o samą stylistykę tego urządzenia, to powiem Wam, że po wpisaniu na jakimkolwiek portalu ogłoszeniowym frazy wyświetlacz OBD2 znajdzie Wam całą masę urządzeń, które działają podobnie, jednak wyglądają inaczej, także można coś tam dla siebie wybrać, dopasować do swojego samochodu. Także to wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!